Witaj, z tej strony Barbara Łukowiak. Czy obecnie w Twoim życiu mają miejsce wydarzenia, sytuacje, które wręcz wytrącają Cię z równowagi? Wewnętrzna równowaga to harmonia pomiędzy naszą duszą, emocjami, umysłem oraz ciałem. Jeżeli te elementy nie współgrają ze sobą, są wręcz niedopasowane, wówczas może to wpływać na naszą wewnętrzną równowagę. Widać to wyraźnie, szczególnie w chwilach, które są dla nas wyjątkowo trudne. Istnieje prosty sposób na to, by się przekonać o naszym stanie wewnętrznej równowagi. Mówię o nim podczas dzisiejszej medytacji harmonii i równowagi. Dzięki tej medytacji wprowadzisz harmonię pomiędzy Twoją duszą, emocjami, umysłem oraz ciałem. A to da Ci siłę i poczucie równowagi wewnętrznej, nawet wtedy, kiedy na zewnątrz będą szalały groźne sztormy. Dzięki medytacji harmonii i równowagi odkryjesz również, jeżeli oczywiście jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, że tak naprawdę jesteś silną osobą, która posiada wiele mocnych stron, darów i talentów, którymi może dzielić się z innymi. W trakcie dzisiejszej medytacji w niektórych momentach będę robić działania energetyczne wspomagające Cię w całym procesie. Będzie to dwupunkt oraz promieniujące światło jedności. Jeżeli pragniesz otrzymać to wzmocnienie, powiedz teraz: zgadzam się. Jeżeli nie wyrazisz zgody, wspomagające działanie energetyczne nie będzie Ciebie dotyczyć, ale oczywiście nadal otrzymasz korzyści, biorąc udział w samej medytacji. Zaczynamy. Usiądź wygodnie. Możesz zamknąć oczy i zacznij oddychać. Rób wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Bardzo dobrze. A teraz skup proszę swoją uwagę na podstawie swojego kręgosłupa w okolicy kości ogonowej. I wyobraź sobie, że z Twoich nóg wyrastają duże, ogromne, silne korzenie i biegną aż do jądra Matki Ziemi. Oddychaj. Bardzo dobrze. Widzisz też, że nad Twoją głową jest kanał najczystszego, najwspanialszego światła. Pozwól teraz, by to światło wniknęło przez Twoją głowę do Twojego wnętrza, by wypełniło wszystkie komórki Twojego ciała, a także obszary między komórkami. Przeskanuj całe Twoje ciało od czubka głowy do koniuszków palców u rąk i u stóp i pozwól, by wypełniły się najczystszym światłem. Oddychaj. Teraz energię od Matki Ziemi oraz światło wnikające do Twojego wnętrza mieszają się ze sobą, przenikają się wzajemnie i napełniają Cię gotowością do zmiany i transformacji. Jesteś całkowicie bezpieczna, całkowicie bezpieczny. Pozwól teraz, by Twoja aura się poszerzyła i
jeszcze bardziej poszerzyła i nawet jeszcze bardziej. Bardzo dobrze. Teraz masz wiele miejsca wokół siebie. Teraz jesteś gotowa. Jesteś gotowy. Dlatego wyobraź sobie, że idziesz teraz wąską ścieżką nad przepaścią. Jak wygląda twój balans? Czy łatwo ci iść tą ścieżką? Czy też może masz zachwiania równowagi? A może czujesz nawet ogromny strach, który wręcz trzyma cię w miejscu i nie możesz zrobić kroku do przodu? Zauważ te wszystkie odczucia. Właśnie w tym momencie pozwól je sobie odczuć w całej okazałości. I sprawdź, które miejsce w twoim ciele reaguje, kiedy wyobrażasz sobie, że idziesz wąską ścieżką dokładnie nad przepaścią. I pozwól sobie odczuć jeszcze więcej tych odczuć, cokolwiek czujesz. Możesz to zrobić, gdyż jesteś teraz całkowicie bezpieczna, całkowicie bezpieczny. Oddychaj. Kiedy oddychasz, obserwuj, co chce zrobić energia, którą czujesz w ciele na myśl o wędrowaniu wąską ścieżką. Może ta energia chce się przesunąć, może chce stać się lżejsza, jaśniejsza, może chce wyjść z twojego ciała. Cokolwiek ona chce zrobić, pozwól jej na to i oddychaj. Wdech nosem. I głośny, długi wydech ustami. Oddychaj. Bardzo dobrze. Nadal idziesz wąską ścieżką nad przepaścią. Sprawdź, co się zmieniło. Jak czujesz się teraz? Czy twoje odczucia się zmieniły? Stały się łagodniejsze? Czy też może intensywniejsze? Niezależnie, co odczuwasz, pozwól sobie to odczuć jeszcze bardziej i nawet jeszcze wyraźniej. I oddychaj. A teraz pozwól tym odczuciom odejść. Oddychaj. Bardzo dobrze. Teraz stawiasz już ostatni krok. Przepaść została pokonana. Ścieżka doprowadziła cię na nową stronę, stronę wspaniałych możliwości i cudownych perspektyw. Może po drodze twoja równowaga była trochę zachwiana, ale poradziłaś sobie, poradziłeś sobie. To wspaniale. Pogratuluj sobie i poczuj wdzięczność do siebie. Podziękuj swojej duszy, swoim emocjom, myślom i ciału, że tak wspaniale współpracowały razem i pozwoliły ci bezpiecznie przejść wąską ścieżką nad przepaścią i doprowadziły cię do nowych, cudownych możliwości i perspektyw życiowych. Oddychaj. Teraz już wiesz, że części te potrafią ze sobą współgrać, potrafią współpracować.
zapamiętaj to uczucie doskonałej harmonii i balansu między Twoim umysłem, emocjami, duchem i ciałem. Wdychaj tę harmonię i balans. Oddychaj. Napełniaj nią każdą komórkę Twojego ciała oraz przestrzenie między komórkami. Tak, dokładnie tak. Oddychaj. Cudownie. To połączenie i doskonała współpraca Twojej duszy, ciała, umysłu i emocji pozwoli Ci od tej chwili odczuć większą równowagę i harmonię w Twoim życiu, niezależnie od tego, jakie burze będą się toczyć na zewnątrz. Wracaj do tej medytacji za każdym razem, kiedy poczujesz, że Twoja harmonia i równowaga jest zaburzona. To pozwoli Ci na powrót zjednoczyć i zharmonizować Twoją duszę, ciało, emocje oraz umysł. Czy wiesz, że tak naprawdę jesteś silną osobą, która posiada wiele mocnych stron? Poczuj to w swoim ciele. Pozwól sobie to odczuć na nowo z większą świadomością, jaką właśnie teraz posiadasz. Oddychaj. Masz w sobie wiele darów i talentów, które wielokrotnie sprawdziły się na Twojej drodze życiowej, a niektóre z nich czekają dopiero na odkrycie. To wspaniale, gdyż dzięki temu Twoje życie będzie zawsze ciekawe i ekscytujące. A teraz, kiedy umocniłeś w sobie harmonię i równowagę, jeszcze lepiej będziesz mógł wykorzystać swoje dary i talenty. Otwórz się na to i oddychaj. I otwórz się na to jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i jeszcze. Oddychaj. Wspaniale! Jesteś niesamowita. Jesteś niesamowity. Za chwilę wrócisz tu i teraz, kiedy policzę do trzech. Na trzy otworzysz oczy i poczujesz się wspaniale. Poczujesz z całą wyrazistością swoją moc, swoje piękno oraz wszystkie swoje dary i talenty, które odtąd będziesz wykorzystywać z jeszcze większą świadomością niż dotychczas. 1, 2, 3. Otwórz oczy. Jesteś już tu i teraz. Witamy w nowym, pięknym świecie, który przed chwilą pozwoliłeś sobie stworzyć. Uśmiechnij się teraz do siebie i do wszystkich, z którymi dzisiaj będziesz mieć kontakt. Dziękuję. Bardzo dziękuję Ci za uczestniczenie w medytacji harmonii i równowagi. Bardzo proszę, zostaw swoje przemyślenia na temat tej medytacji w komentarzu pod tym wideo. Bardzo to sobie cenię. Oraz jeżeli spodobała Ci się ta medytacja na temat umocnienia równowagi oraz wprowadzenia balansu do Twojego życia, zasubskrybuj mój kanał i daj mi proszę dużego lajka. Wtedy wiem, że to, co robię, pomaga innym. Korzystając z okazji, zapraszam Cię na nasze całkowicie darmowe wyzwanie Rana Matki.
Także jeżeli chcesz skorzystać z wyzwania, proszę zapisz się przez link, który znajduje się w opisie tego wideo. A także zaproś inne osoby, które uważasz, że mogłyby skorzystać z tego wyzwania. Dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Mówiła Barbara Łukowiak.